Hej, witam Was w kolejnym odcinku z serii Q&A i dzisiaj odpowiadam na Wasze pytania. Pytania możecie pod każdym Q&A-em, pod ostatnim Q&A-em pisać do następnego, czyli do następnego odcinka Q&A piszecie pytania pod tym filmikiem. Starajcie się, aby te pytania się nie powtarzały, bo jak się powtarzają, to ja po prostu ich nawet nie biorę do odcinka i nie odpowiadam na nie, bo już na nie odpowiadałam, po co to powielać. Pytanie mam na telefonie, więc tutaj będę sobie czytać. Dobra, mogę Ci dać łapkę w dół? Nawet nie próbuj, bo jak dasz mi łapkę w dół, to ja Ci dam łapkę w twarz. Znasz Mary Kate and Play? Mówiłam to już chyba, tak znam. Co robisz w wolnym czasie? Ja mogę powiedzieć, że nie mam wolnego czasu, bo nie mam, bo wolnym czasem nie jest sprawdzanie Instagrama, YouTube'a, Snapchata, stampowanie dla Was, bo to nie jest wolny czas, bo to trzeba coś robić, a wolny czas to jest taki czas, w którym się leży, siedzi i się nic nie robi, to w wolnym czasie tylko śpię i to ja wolny czas mam tylko w nocy praktycznie, bo ja nie mam tak, że w ciągu dnia sobie, nie wiem, leżę godzinę czy dwie. Cały czas coś robię, nie wiem, albo snapuję, albo Instagrama sprawdzam, albo robię zdjęcia, albo na przykład nagrywam coś i po prostu takie życie, nie mam wolnego czasu. Masz rodzeństwo? Tak! Lenkę słodką, kochaną moją małpeczkę, pozdrawiam. Tak, na pewno to zrozumie, ma rok i prawie miesiąc, no rok i miesiąc ponad i na pewno to zrozumie, co mówię. Czy lubisz śpiewać? Uwielbiam śpiewać, ale chyba nie umiem. Czym montujesz filmiki? W programie, powtarzałam to milion razy, obejrzyj sobie, to chyba było nawet w pierwszym odcinku Q&A i to tam było, Cię tam przekierowuję, bo nie będę na to odpowiadać, odpowiadałam na to już milion razy i Wy chyba nie rozumiecie, co to znaczy. Nie powtarzać pytań, gdzie mieszkasz? Niestety, ale w Polsce, ale to się zmieni, to się zmieni. Kiedy Simsy? 30 lipca chyba, z tego co pamiętam. Tak, mam wszystko zaplanowane, tylko wszystko muszę nagrać. Jakiej rasy jest Twój piesek? York. To jest mój trzeci York, bo pierwszy zdechł, princeska zdechła, bo była za malutka, nie wiem, serduszko chyba pękło. Drugi foksik na kleszcza, zaraz mam Kukiego i jak na razie jeszcze żyje, dzięki Bogu. Pomimo, iż przeżył już dwa ataki, straszne ataki, znaczy ataki. Dwie, tak jakby... Dwa odzwierciedlenia po ugryzieniu kleszcza, więc to było straszne, kroplówki i tak dalej. Nie polecam. W sensie, że nie polecam kleszczy, nie? Ale pieski Yorki polecam, słodkie są. Jak często chodzisz w fryzurach oprócz rozpuszczonych włosów? Ja praktycznie w ogóle nie chodzę w rozpuszczonych włosach, tylko czasami daję do filmików. A tak to chodzę zwykle w kucyku, zwykłym takim, jakim jestem teraz. Czym wypychasz stanik? Świeżymi bułkami z Biedronki. Mam nadzieję, że znacie się na żartach, bo jak nie to... Jak niektórzy sobie to wezmą na poważnie, to ja nie wiem. I to by były wszystkie pytania. Dosyć krótki dzisiaj ten Q&A, ale wziąłem tylko tyle pytań ze względu na to, że się większość powtarzała. Piszcie pytania do kolejnego Q&A pod tym filmikiem. Chyba mi złapała, sorry. I mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Zapraszam do kolejnych filmików. Dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijcie, nie wiem, czy to jest po tej stronie, ale kliknijcie to koniecznie, bo nie będziecie żałować. Filmiki w miarę co tydzień, od września w miarę co dwa tygodnie. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. I zapraszam Was do kolejnych filmików. Miłych wakacji udanych. Tak mówię to pod koniec lipca. Dobra, nieważne. Do kolejnych filmików. Pa, pa.